zbliżają się. Przenoszę moją pamięć, moją całą istotę do tego kryształu Ichan, abyś mógł ujrzeć to, co ja widziałem, oraz że dla przyszłości istnieje jeszcze nadzieja. Ratul, coś ty się u diabła wplątał. Reynor, przyjacielu, wiele czasu upłynęło od chwili, kiedy wspólnie walczyliśmy przeciwko Rojowi. Od tamtej pory przemierzam samotnie otchłań, szukając pradawnej przepowiedni, która rzekomo zwiastuje powrót cywilizacji Selnaga. Moja podróż doprowadziła mnie do odległego świata znanego jako Ulan, gdzie odkryłem skrawki proroctwa. Jak się okazało, nie byłem pierwszy. Teraz to twoje zadanie, stary druhu. Dzielić moje wspomnienia i w nie uwierzyć. Selków przybył zgodnie z przepowiedniami. Jedynie protosi, pierworodni samych bogów, mogą stawić im opór. Niebawem powrócą ci, którzy stworzyli nas wszystkich. Selnaga. Czy przybędą, by nas ocalić? Czy nas zgładzić? Wiedziałam, że w końcu do mnie trafisz. I jesteś. Sama twoja obecność bezcześci to miejsce, Kerrigan. Słyszysz ich, Zeratulu? Słyszysz ich gwieździsty szept? Wraz z ich nadejściem zginie galaktyka. Być może. Ale ty tego nie dożyjesz! Proszę cię. Animozje między nami przestały być istotne. Nadciąga burza, której nie da się powstrzymać. Razem będziemy musieli stawić czoła zagładzie. Nigdy! Losu nie da się zmienić.
zbliża się śmierć. A gdy poczuje jej oddech, chętnie się jej poddam. Przepowiednie są niejednoznaczne, choć zawsze jest nadzieja. Arudin Rashagal. Nie wolno nam się zawalić. Przepowiednia została podzielona na fragmenty. Każdy znajduje się w innej świątyni. Muszę je zebrać i jak najszybciej opuścić to miejsce. Ta przepaść jest wielka. Na szczęście mogę się przenieść przez cienie na drugą stronę. Służymy Aju. Arudin Rashagal. Pełzacze zarodnikowe są w stanie mnie wyczuć. Powinienem je ogłuszyć moim więzieniem otchłani. Prowadzimy rekonkwistę Ajur. Służymy. Nie wolno nam zajmować. Jestem ci całkowicie posłuszny. Zwracasz się do mnie? Dlaczego nie poddasz się niebytowi Zeratulu? Czy nie lepiej teraz zakończyć cierpienia, niż być świadkiem straszliwej agonii twojego gatunku? To niepokojące służymy Ajur. To tyle, jeśli chodzi o łaskę dla Kerrigan. Znasz akurat! Wykorzystaj moją umiejętność. Połączamy się. Pozdrowienia, o wywyższony. Służymy wysokiemu templariuszowi Karasowi. Znajduje się niedaleko. Jesteś mile widziany, a teraz ruszajmy. Proszę o zgodę na zniszczenie ich systemów obronnych, nim będziemy kontynuować. Pionie chłodem. Ognia na chłodzie.
pamiętasz, Salo? Jesteśmy jedności z cieniami. Jak mówisz? Zwracasz się do mnie? Musimy zająć się tym patrolem rządców szczepu z zachowaniem ostrożności. Inaczej rozerwą nas na strzępy. Chwała pierworodnym. Nie wolno nam się zawahać. Nie bym chciał powiedzieć. Odpowiedzialność mnie przygniata. Kroczę ścieżką chmury. Aludin Rashagal. Służymy Ajur. Kroczę ścieżką chmury. Chwała pierworodna. Wyraź swą wolę. Odpowiedzialność mnie przygniata. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Nie wolno nam się zawahać. Otchłań. Jestem głosem zadziwienia. Otchłań. Usunę demony z wszechświata. Wykorzystam. Jestem. Jesteś jednością. Szozak Moknul. Służymy Ajur. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Przygotować się do ataku z powietrza. Bracia, nie traćcie wiary. Kroczę ścieżką honoru.
fragment proroctwa. Moje zadanie niemal dobiegło końca. Szozak. Masz złudne nadzieje, stary kupcze. Skoro tak łatwo czytasz w moich myślach, Kerrigan, to wiesz dobrze, że nie poddam się, póki istnieje choć cień nadziei. Ostrożnie. Kerrigan postawiła na naszej drodze strażę. To może być pułapka. Powinniśmy atakować ostrożnie. Najlepiej każdego z osobna. Inaczej będzie nam niezwykle ciężko. Służymy kraju. Mi się ochronić tej krainy przed królową Ostrzy. Chwała pierworodnym. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Krokę ścieżką. Kozak mocny. Zostanę usunę demony z przeszłości. Wypełnię swoje powołanie. Nie wolno nam się zawahać. Zostań. Odpowiedzialność mnie przygniata. Usuń demony przeszło. Nie sądź, nie uzyskam odkupienia. Służymy Ajur. Jestem ci całkowicie posłuszny. Służymy Ajur. Kręgowije! Zabić je, zanim się zakorzenią i zaczną atakować. Nasz salon. Chwała pierworodnym. Aludin Rafagal. Jestem wysokim dla mnie. Moje wojska trafiły do tego świata, idąc śladem królowej Ostrzy. Na razie nie wiemy, czego szuka. Kerrigan i ja znaleźliśmy się tutaj, aby odkryć starożytne proroctwo. Modlę się, byśmy poznali je, zanim ona to zrobi. To zaszczyt o wielki. Prowadź. Umieściłem ultraliska w więzieniu otchłani. Kara się zniszczy go. Wracasz się do mnie?
żywie medusowe muszą zostać zniszczone, albo posiłki zergów nas zaleją. Tropiciele, zajmijcie wyższe pozycje i wspomóżcie naszych braci. Zeradul zajął się czerwiami. Nabierać. To odpowiedzialność. Zostanę. Kroczę. Wykorzystaj moje umiejętności. Otchłań. Szozak Moknul. Jesteśmy jedni. Wyraźną wolę. Odpowiedzialność. Królowa Ostrzy chce skazić ten świat, używając welęgarni. Muszę ją zniszczyć. Trygujące. Zwracasz się do mnie. Gwizdę Ajur. Służymy Ajur. Rem Aludin Rashagal. Nie wolno nam się zawahać. Wybronię swoje powołanie. Całkowicie posłuszny. Rem Aludin Rashagal. Chwała pierwotnie. Nie wolno nam się zawahać. Rem Aludin Rashagal. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Służymy Ajur. Jestem jądrem. Zostanę. Jest ich tak wielu. Powstrzymam królową Ostrzy, gdy będziesz uciekał z fragmentami. Nie zostawię cię. Proroctwo jest ważniejsze niż ktokolwiek z nas. Odkryj jego tajemnicę z ratunku. Od tego zależy nasza przyszłość. Twoja ofiara zostanie zapamiętana, bracie. Odpowiedzialność. Muszę dostać się do poszukiwacza otchłani, zanim otoczą mnie zergi. Wtedy proroctwo przepadnie. Udać do poszukiwacza otchłani, aby ocalić przepowiednie. Nie dopuszczę do tego, żeby ofiara moich braci poszła na marne. Sam nie odczytam fragmentów. Wiem jednak, kto pomoże je przetłumaczyć. Sukcesorzy Zakul. Jeśli im się nie uda,
Obawiam się, że cały wszechświat strawią płomienie. Prawie skończyłem zmianę. Potem mała wódeczka, drzemka, znowu wódeczka i z powrotem do pracy. Ile czasu byłem w laboratorium, Matt? Nie było pana dobrych kilka godzin. Przez cały czas siedział pan w laboratorium? Użyłem kryształu Ihan, który przekazał mi Zeratul. Przysiągłbym, że to wszystko trwało dosłownie kilka minut. Ta wizja była tak żywa. Zeratul poszukuje proroctwa Zelnaga, które przepowiada koniec wszechświata. To skomplikowana historia. Nie udało mi się jeszcze wszystkiego rozgryźć. Miło cię widzieć. Czekaj. Zaraz. Widzę to w twoich oczach. Wejrzałeś w świat duchowy. On dał ci jakiś kryształ i ty teraz możesz zobaczyć to samo, co on. To nie twoja sprawa, Tosh. Daj mi spokój. Jak chcesz. Pamiętaj jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy spogląda się w inne wymiary. Jakby co, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jak to się stało, żeś się tak skumplował z tymi porąbanymi protosami? Słyszałem, że Terran, takich jak ty i ja, mordują bez ostrzeżenia. Z pewnością niektórzy z nich zrobiliby dokładnie tak, jak mówisz. Ale są też tacy, którzy oddaliby własne życie w obronie takich jak ty i ja. W czasie pierwszej wojny pomogłem im w obronie ojczyzny przed najazdem Zergów. Potem pomogłem im drugi raz, kiedy Kerrigan wróciła razem z Royem. Mają u mnie duży dług wdzięczności. Kurde, Bele Jimmy. To zabrzmiało co najmniej tak, jakbyś ich szanował. Nie każę ci tego zrozumieć, Tykus. Mamy dziś w studiu UNN niezwykłego gościa. Samego księcia Valeriana. Wasza wysokość, bardzo dziękujemy za przybycie. Nie ma za co, Kate. Cała przyjemność po mojej stronie. Pozwolę sobie od razu przejść do pytania, które nurtuje nas wszystkich. Czy następca tronu spotkał już swoją wybrankę? Prawdę mówiąc, Kate, od wielu lat jestem zakochany w tobie. Ojej! A poważnie mówiąc, to przez tę inwazję Zergów zupełnie nie mam czasu na amory. Pobieram lekcje taktyki wojskowej u generała Warfielda. Na każdą pozostałą chwilę pochłaniają mi sprawy wagi państwowej. Moim celem jest stać się najlepszym imperatorem, jakiego mój lud mógłby sobie wymarzyć. W odpowiednim czasie, oczywiście. Fantastycznie. Teraz jest ich dwóch. Uprzedzam pytanie. U mnie wszystko dobrze, pani doktor. Przyglądałeś się przez długi czas temu urządzeniu protosów. Jesteś pewien? Skoro o tym mówisz, powinienem chyba wypić jednego głębszego. Albo i dwa. Może gdy będę pijany, coś więcej zrozumiem. Co to było, Jim? Stary przyjaciel. Szukający końca świata.